Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj będzie vlogasek z zawodów. Pojechaliśmy do Sopotu z Hanią i Helenką na zawody skokowe, więc zapraszam Was do oglądania. Odwrócisz się? Hania! No. Dobra. Helena chodzi. Chodzi parkour. Aha. Ja już z Heleną przeszłam. Ona sobie jeszcze raz idzie sama, żeby zapamiętać parkour. No dziewczyny, tak? Jedź jeszcze raz. Daj mi być tutaj, nie? Żeby nie stępować pod przeszkodami. Super, bardzo ładnie. Przerwa. No to tak, zaczynając od Helenki. Helenka w sobotę startowała w konkursie 50 cm i 70 cm dla kucy na koniu Arizona. W pierwszym konkursie zaliczyła ładny, czysty przejazd oraz w drugim konkursie tak samo. Dla Heleny było to dosyć dużym wyzwaniem i dużym przeżyciem startować na tak dużej hali, no już na takich fajnych, dużych, regionalnych zawodach. Ale trzeba przyznać, że Helena naprawdę bardzo dobrze sobie poradziła. Drugiego dnia były zawody tak samo dla kucy, to był drugi dzień, finał jump-offów, ale my braliśmy udział tylko w zawodach regionalnych. No ale już parkury były o wiele trudniejsze, ponieważ obydwie konkurencje, w których Helena się zmagała z innymi jeźdźcami, to były już dwufazowe, więc to było 12 przeszkód na parkurze i od siódmej przeszkody już musieliśmy troszkę aktywnie galopować, żeby wykręcić jak najlepszy czas. No i tu się okazuje, że Helena była najlepsza. Słuchajcie, w 50 i 70 cm objechała wszystkich jeźdźców bezkonkurencyjnie i co jest najfajniejsze, w bardzo ładnym stylu. Naprawdę, w bardzo ładnym stylu, ładnie, równo galopowała, fajne skróty dawała i to zaowocowało pierwszym miejscem w konkursie 50 cm dla kucy i pierwsze miejsce w konkursie 70 cm dla kucy. Czy tu jest jedyneczka, tak? Co ona słyszała? Teraz uważaj. Dwójka? To trójka. A, dwójka. Tam pięć na wprost. Tam z tyłu okser, sześć okser. Linia i wszystko, tak? A jedynka gdzie była? To była ta druga, ta na świat. A, tej co nie widzę, tej tutaj, biało-czarna. Super. Jeden, dwa, trzy. Nie da się prościej, nie? Sieć, Kubito. Słuchajcie, drugi nasz puchar jest. W kategorii 70 cm Helenka zajęła także pierwsze miejsce. Hania startowała na koniu Etna. W pierwszym przejeździe Hania miała czysty przejazd, ale miała policzone 4 punkty, ponieważ zrobiła koło, bo zapomniała o przeszkodzie numer 3, ją objechała i niestety zamknęła koło na przeszkodzie. Dlatego zostały naliczone punkty karne, ale miała czysty przejazd. Niestety w drugim przejeździe zaliczyła Hania 2 zrzutki, ponieważ był to bardzo dynamiczny przejazd, trochę mało przemyślany przez Hanię
i po prostu Edna odpaliła i przegalopowała z Hanią ten parkour. Ale wyciągnęła wnioski, przegadałyśmy oba parkury. No, troszkę potłumaczyłam Hani, co musi zrobić, żeby te parkury były o wiele lepsze w niedzielę. No i w niedzielę były już konkursy dwufazowe, czyli trudniejsze, trochę dłuższe parkury, bo 12 przeszkód. I Hania w pierwszym przejeździe zaliczyła zrzutkę, a w drugim przejeździe już w LC, czyli w konkursie 100 cm, naprawdę przejechała fajnie, równo, podobał mi się ten parkour. Wiadomo, że jeszcze tam dużo do poprawy jest, ale ten parkour już był taki świadomy, to był parkour przemyślany, Hania prowadziła Etnę, doprowadzała ją prawidłowo do przeszkody i rzeczywiście miało to sens. I rzeczywiście Hania naprawdę fajnie w tej LC sobie poradziła. Słowem zakończenia, były to Heleny drugie zawody wyjazdowe w życiu. Helenka poza zdaniem brązowej odznaki i... No, idźcie! No, tak się nagrywa właśnie, słuchajcie, na pastwisku. Sio, chłopaki. Chłopaki są bardzo zainteresowane mną. To były drugie zawody wyjazdowe i Helena naprawdę fajnie sobie poradziła. No i nie ukrywam, że na pewno ten sezon 2022 będzie pod dyktando zawodów, tak żeby dziewczyny się troszkę bardziej objeździły. Hania dawno nie jeździła na Etnie, dawno nie startowała na Etnie, dlatego też musiała się troszeczkę wjeździć i ta sobota była taka właśnie trochę chaotyczna, ale w niedzielę już fajnie sobie poradziła Hania i no nie ukrywajmy, Hania już jest bardziej doświadczonym jeźdźcem, trochę tych koni przejeździła i wiadomo, że każdemu się wkradają błędy, ale już niedziela była fajna, poprawna, co bardzo cieszy. Tak, my już wracamy z zawodów, koniki grzecznie weszły. Słuchajcie, i na tym kończymy nasz vlogasek zawodów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, w szczególności ja zadowolona z moich zawodniczek. Za ładne, czyste przejazdy, wyciągnięte wnioski i w ogóle. Więc dziękuję Wam, że nas oglądacie. I tymczasem się żegnamy. Pozdrawiam.